Dobra, już niedaleko. Mamy coś, żeby skoczyć? O, dzięki. I Mieszkowi jeszcze tutaj. Dobrze. Dzięki. Dobra. Dobra, Kaktus, szybko, bo nie ma czasu. Dobra, wiecie co? My skaczemy, będziemy szybciej. Wy wylądujecie w górach, dobra? Dobra, Mieszko, to skaczemy. Jezus się pali. Skacz, jedziemy. Łów mordę, Jerzy, co tu się dzieje? Ty, gdzie jesteś? Na do... O, cholera. Spadłem. Dobra. Muszę się jakoś przebić. Dobra, trzeba się tam jakoś spiąć. O, dobra, jakoś poszło. Co się dzieje? Jasny gwint, co jest, zasypane? Co się dzieje? Mieszko, gdzie jesteś? Tutaj. Aha. Ty, czemu to jest zasypane? Chodź. A myślę, że ja wiem. Pewnie lawina była, czy cokolwiek. O Jezus, ej, to kolejna zbrawa zasypana. Widzę, że chłopaki już wylądowały helikopterem. Ło, w mordę jeżdżą. To jest zalane, to wszystko jest. Chodź, tu też nawet jest zalane. Kurde, macie. Czekaj. Weź to, zastaw, żeby nie... O kurde, ale zimne, ue pierdziele. Ue pierdziele. Dobra, trzymamy się z daleka od tej wody. Jestem paralityka. Oj, stary, oj, to będzie bolało. No i co teraz? O, oni już są na górze. Kurde. Dobra, dobra, stary. O Jezus, 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 Jezus. O Jezus, czekaj na mnie. Ostrożnie. Może jesteś tylko termin. Słyszałem, jak drzwi się otwierały. Albo mam jakieś zwidy. O Jezus. Czy to Maron, już nie wiem. A gdzie jest Golona i ten Marcel? Marcel, Golona! No nie tu. O, a gdzie jest Golona? Nie wiem. Jak to nie wiesz? No jak lądowaliśmy, to go już nie było. Dziwne. Oj. Dobra. Tutaj patrzcie, tutaj jest wybite okno. Patrzcie. Weź zimne jak cholera. Wiecie co? Ej, czekajcie, słuchajcie. Musimy się dostać jakoś do tamtej studni. W niej jest przejście do kopalni. Ja to pamiętam wtedy, jak przed stworem uciekaliśmy. Chodź za mną. Ej, zaraz, a wy wylądowaliście koło tej jaskini? No tu. Ej, tam jacyś ludzie jeszcze pływają. Ktoś to przeżył, widzicie? No to się płynie na trakcie. To ten osadnik! Ej, panie, czekaj! Ej, mam prośbę, że tam na śmiech obok tego jąki. Znowu mi na domu będziecie płacić. Apokalipsę wykorzystacie. Panie, weź mnie, wskocz na łódkę. Proszę pana, co się stało tutaj? Jakaś apokalipsa, kurde, się zwana. I co znamy Kaktus? Za swojego życia mam 68 lat. A tutaj jakiś kaktus mi chodząc wyłazi. Budzę się z rana, idę po poranną kawę, a tu nagle woda mi się wlewa do domu. Burmistrz cały zdechły wylatuje, a inni mieszkańcy co mi to wydają. Ma pan myśli, że my mamy najgorzej? Niech pan nie gada głupot. W ogóle, czy ktoś tu jeszcze przeżył? Gdzie uciekasz, Kmytku? Musisz moją historię wysłuchać. Bo ja widzę tylko czarne oczy. Widać, że nie tylko Mieszkę zrobię. Co się dzieje? To jest studnia. Musimy się do tej studni dostać. Zaraz! Do widzenia! Chłopaki, musimy tam skakać. Jazda. Jazda na wiadro. O kurde, ale wiadro.
Nie, nie, tu jest woda ciepła, spokojnie, tu jest woda ciepła. No i dobra, chodźcie, poczekajmy na niego. Tak, to zginie. Wychodź i się chodź. W którym stronie? W lewo, tędy. Dobra, chodźcie. Zasypane. O, wagonik, ale lepiej go nie tykać. Uwaga, jedzie! Uwaga! Stop, spokojnie. Może dajmy pchnego na razie, może, żeby pojechał sobie. Zejdź z torów! Marcel, wyłaź z tego, to nie wiesz, że tu pojedzie nawet. Łapka. Dobra, ludzie, teraz musimy się zastanowić. W prawo czy w ja lewo? Ja obstawiam na tamtą stronę, albo na tamtą, no. Ale w sumie... Tak, do góry może tutaj. Prowadzi gdzieś. Chyba wiecie co? Zobaczmy, gdzie to tu prowadzi. To prowadzi w dół. Tak. Tu jest wyjście. Światło widzę. Chodźmy. Widzę światłość. Jesteśmy na zewnątrz. Nice. No fajnie. No dobra, chodźmy szybko. Dobra. Jezus Maria, ale mi... Jezus Maria! Się pali. No właśnie, też to chciałem powiedzieć. Wow! No i co teraz? Trzeba naokoło iść. Ta woda chyba ma temperaturę w rządku. No, co to było? Chyba zaczynam już mieć zwidy jakieś. Widzę, że kanały zamknięte i dobrze. Szybko do wioski, stary, do wioski, szybko! Lole! Jakieś ostatnie ludzie żyją. Ale jakiś głupi ryjek na tym... Co tu się dzieje? Nasiona? Wywal te nasiona, fucking hell. Stój! Tu się pali. Co to? Czekajcie, czekajcie, tu coś pisze. X. Ej, w kształcie X-a. Mieszko, wyłaź stamtąd! Okej. Okay. Delikatnie, chłopaki, delikatnie. Kaktusik! Ja wejdę na wieżę. Do wody. Do wody, szybko, ludzie. Dobra. Chłopaki, stop. Chodźcie ze mną, wejdę na wieżę. Jezus, to jest wszystko... Zawalone wszystko jest. Nawet wieża kościołowa jest rozwalona. Jasna cholera. Odsuń się. Wow. Ostrożnie, chłopaki, ostrożnie, bo to jest... Ostrożnie. Ej, na wieży jest napisane E, a na drugiej... X, E, Exe. To on, to jego wina, to jego sprawka. Ej, chodź do domu. Co się dzieje? Kaktusik. Nasza chałupa też jest rozdupczona. Kaktus, skacz tu. O, jasny gwint. Oła. Do wody, oła. Oła. Au, au, au. Auć, auć. Oła, do domu szybko, oła. Ten na wprost. Ten na przeciwko, ten wielki. Szybko, szybko. Odsunąć się. Zamknij pani. Kurde, zamknięte. Odsunąć się. Da, ja to zrobię. Dobra, cicho. Kurde, wow. Mać, co się dzieje? Nawalone wszystko. Tu jest van? Co się dzieje? Weź rozlej tą wodę. Przecież tu był salon, co jest grane? Dziura w podłodze tam była. No dziur... Wow, w mordę! Co się stało z moim pokojem? Czemu wszystko się zerwało? Wielki pokój. Tutaj też jest zerwane. Ale czekajcie, chyba mam skrzynce. Co jest? Co masz? Na szczęście centrum dowodzenia nie jest zniszczone, ale jakim cudem? Twoje itemy. O, te! Co to za cacko? Czy to jest miecz Posejdona? Znaczy trójząb Posejdona? No. No, stary. Mam jeszcze kilka zestawów. Trzymaj. Dzięks. O, klocek. Znalazłem to, sorry. Skrzynce leżą na pierśnik. Kaktus, dostaniesz to na łeb. A ja jemu to daję. Mamy jeszcze coś idę do czytam. Dobra. Macie to jakąś broń, cokolwiek? Ja mam miecz, mam rozpierdalacz. Ja mam trójząb najlepszy.pl.
A ty masz kilo. O, i tabliczkę jeszcze znalazłem w ogóle, co to są za śmieci. O, łopatę jeszcze znalazłem. Fuck, miecz, miecz jest mój. Inny miecz. Ej, miecz mi oddawać. Mi łopatę jeszcze. Gdzie jest miecz? Łopata się przyda. To nie wiem po co jest. Ziemia się przyda. To ci się drewno przyda w razie, bo tabliczka nie wiem po co. Ej, ale oddajcie mi mój miecz. Miecz mi oddajcie. Ja nie mam go przy sobie. Miecz mi ktoś zabrał. Masz jakiś w zapasie? A masz jakiś w zapasie? Idzie, nie oddaj mu ten miecz, albo kaktus. A ja mam tylko swój. To dziwne. Dobra, będę walczył z goły tym, a zresztą co ja tam. Dobra. Kaktus, dostaniesz łopatę. Kaktus. Ej, jest! Masz jeden, dobra. Dobra. Dobra, to ruszamy. Dobra, chłopaki. Widzę, że ledwo co się wszyscy ewakuo... Co to jest za wyrwa? Nie. Ej, wow. Pedofil tu wszedł. Ej, znaczy, ale... Tu są ludzie na talach powieszeni, bardziej czaszki. Ej, ale co zrobiło tą wyrwę? Ej, co zrobiło tą wyrwę? Chyba te legendarne katapulty, ten czołg, pamiętasz? Ten czołg tego Exe, tego buraka. Jasna jechał tu cholera. Jezus święty. Chłopaki, wiecie co? Chłopaki, chodźcie tu do mnie, szybko. Mam nadzieję, że nikt nie słyszy. Dobra, nikogo nie ma. Posłuchajcie, musimy zapieprzać do lasu i jak najszybciej zniszczyć tego. I to jak najszybciej. I to zniszczyć raz na zawsze, żeby nie niszczył nas. No i... No i sobie wiecie, o co chodzi. Ej, czekaj, coś mi kaktus dawał. I pewnie go... Co dawał? Co? Nie. Przeczytaj to. Co? Pokaż. Książka z piórem. Pomocy Golona nie jest dobry. On mnie molestował. Proszę, pomóżcie. O co chodzi? Ale zaraz, przecież... Zaraz. Golona, zabić Golony. Zaraz, moment. Wtedy w lesie, co żeśmy go spotkali... Czyli... On pewnie... Cicho bądź, czyli on pewnie, zamknij się, czyli on pewnie był tutaj, ponieważ uciekł z wyspy, ponieważ Golona wtedy coś mu pewnie robił, a zresztą on taki dziwny się wydawał. Zaraz, czarny kostium, czerwone oczy. Czarne oczy. Czerwona miał. Coś mi się zdaje, jakbym gdzieś już go widział, tylko nie wiem kiedy i gdzie. Dobra, jakby gdzieś w przeszłości dawnej. Ja mam lepszy pomysł, powiedzieć wam jaki. Zejdziemy chociaż pod ten mur, bo na razie jesteśmy na widoku i wystawienie jak bydło pod ostrzał. No w sumie racja. Nie wiem jak wy, ale ja schodzę pod mur, jeżeli chcę najdłuższą pogawędkę. A za murem mogą się czaić jakieś króliki, jak ty to wtedy mówiłeś, czy jakieś inne cholerstwa. Chodźcie tu. No w sumie tutaj też jest dobrze. No to czyli tak. Słuchajcie, musimy mówić troszkę ciszej, bo boję się, że może coś stać za murem i... O, matko, się wystraszyłem. Dobra, więc tak, musimy tam wtargnąć, ale łatwo się tam zgubić, więc musimy się trzymać razem. W leżach pająków pewnie coś może jeszcze znajdziemy, w sumie nie wiem, ale... Więc tak, kaktusik... Mieszko, ja i Marcel musimy się trzymać razem. Mieszko się zgubił gdzieś. Co się dzieje? Gdzie polazłeś? Kurde, co się stało? Takie dziwne uczucie, jakbym stałem tutaj i się przeniosłem nagle tutaj. Nie rozumiem. Dobra, to ruszamy tam. Tylko pamiętajcie, trzymajcie się cicho. Trzymajcie się cicho, znaczy mnie, cicho. Mnie, no razem. No to miecz w ręce i do roboty. Ja mam truizm. Tak, Tusik, może ty weźmiesz łopatę, zakaz wstępu. A ja mam i tak truizm swój. Mieszko, jeżeli tylko go rozwalimy, następnie musimy wszystko to zasypać. W ogóle wszystko to zniszczyć. Albo wyciąć ten las i... nie wiem. Bo tutaj jakaś skrzynka była i w niej były... Dobra, teraz cicho. Chodźcie za mną. Jezu, ale się cykam. Jeszcze te świerszcze i ten wiatr, zamknij się. Już
wystarczy, że oni mnie dekoncentrują. Masz, co to było? Jak szyty jaki. Zamknij się, trzymaj się pod pniaki najlepiej. Dobra, chłopaki, pod to drzewo. Dobra, gdzie teraz? W lewo czy w prawo? Może przejdziemy na rzekaju. No, najlepiej, bo wtedy jest otwarta przestrzeń i będziemy mieli pełny widok. Chodź. Dobra, musimy troszeczkę przyspieszyć. Patrzcie, może jeszcze do domu Ksewila, może on przeżył. A ten Ksewil? Przecież my byliśmy tu raz. Może to... Ej, zaraz, a może to... A może coś przeoczyliśmy? No nie no. Tu przyszedłem i coś tam widziałem światło w tych zaroślach. Patrzmy co. Wow! My tu totalnie ścieżkę ominęliśmy. Nie, zaraz, ja już tu chyba byłem. Byliśmy tu przecież. Co z tym? Matko o Barmanie zapomniałem. Pewnie tego też zabił. Jezu, my tu byliśmy. Byliśmy tu przecież. U Harolda. W piwnicy siedzieliśmy. Tam zdemolowany. Widzę, że ognisko tam miał. Może jest tam coś? Jest świeże. Czekaj, się nie jest. Zaraz. O, mi się zdawało. Pokaż. Nie ma Ja się nie znam. Weź oceń. Mieszko, gdzie jesteś? No, według mnie jest jeszcze takie trochę ciepławe, ale... Zwęglony tam i zaraz będę rękę. Cieszę się bardzo, i śladu taki popiół. Nie ma... Dobra. Może było tak gdzieś kilka dni temu używane. Tylko po takiego grzyba ktoś tu kilka dni temu zrobił sobie piknik. W tym chorym lesie, jak mógł sobie pójść do Świerkowego, gdzie było bezpieczniej. No w Świerkowym tam koło góry jest no ładnie. Ej, czekaj, nie chcę nic mówić, ale rozpoznaję ten szeptuta. Jest ten sam, co miałem kiedyś na zbroi, to był Barmana. Szedł w stronę ogniska. Ile my tam przyjacieliśmy? Jeden dzień byliśmy w lesie pod samolocikiem. Stary, ej, a czy a może to zaraz jeszcze raz... Ognisko jest trzydniowe. On gdzieś tam może był. Może Barman żyje. Musimy go poszukać. Chodźcie, musimy ruszać. Ech, te zarośla zasrane. Ej, tam jest jakaś droga. Tutaj. Nie, spokojnie. Co to za krzyż? To jeszcze wbity na drugą stronę? Nie, to jest krzyż bardziej, tylko wbity na odwrót. Co, jest chatka Szreka? Nie, ale kibel jest. Panie, o fuck, zasrany cały jest. O fuj. Fuu, stare gówno skamieniałe. O fuj. Bagno. A tu co? Ej, piwnica. To jest. Kur... Już tutaj barman spał. Chyba cię głowa boli. Tu pewnie jakiś psychopata trzymał swoich zakładników. Coś czuję. Golona! Przecież co? Ja... Golona, co? Co Golona? Golona, kluski śląskie, to wróg każdego na diecie. Dieta to wegetarianie, a wegetarianie to bąki, a bąki to jedzenie po kaktusach. I arbuza. I dużo wody. Woda to życie. A woda to życie? A że jest syf? Woda jest brudna. Zakażenie, czyli smutek. Czyli tutaj tak naprawdę był przetrzymywany szereg w tym domu. Dobra, wiecie co? Spadajmy stąd. W tym miejscu jest coś złego. Wiecie co? Może chodźmy lepiej ścieżką, żeby się nie zgubić. Czy prosto w las idziemy? No nie wiem, jak wy wolicie. Dobra, ja walę z grubej rury, idę przez las. O, ścieżka jest. Jakaś ścieżka. Stój! Teraz się cofniemy chyba. I w lewo czy w prawo? Którędy teraz?
może tu, bo tutaj są jakieś tabliczki. Nie, no tam znam tą drogę dalej. Tam jest droga do Exit, prosto na wejście frontowe, tam nie chcę iść. Tam nie, nie, do frontowego wejścia lepiej nie iść. Chodźmy tędy. No tym frontem przecież może ta zjawa jeszcze koczować. Ty, właśnie ta zjawa, no właśnie. Ale zaraz, przecież jedną zjawę już zabiłem przecież. Tych zjaw pewnie jest o wiele więcej. Jak monstra, to nas jest chory. Co teraz? Exville leży pają. No dobra, ruszę. Ty, tutaj jest więcej trochę tego światła się rzuca. Ej, ale wiecie co jest najdziwniejsze? Ej, może później jak jego nie znajdziemy, to później rano może zaczniemy wygaszać, kosić ten las. No może, zakaz wstępu. Ej, powiedzmy coś, bo co jest? Wszystko w tym lesie mutuje, nawet ludzie co za długo tu przebywają. Ej, przecież to inaczej wyglądało. Ale wbijamy. Ej, posłuchajcie mnie, bo mam... Ej, skoro wiele książek opisuje to miejsce, że tu wszystko mutuje. Wow, ale echo się robi. Patrzcie, echo. Nie? I wiecie co wtedy? Wow, w mordę. Skoro to wszystko mutuje, a wątpię, żeby ten kaktus sam się tak urodził, może kiedyś nasz kaktus nie był zwykłym kaktusem, ale to promieniowanie, ten impuls zmienia ludzi. Dobra, chłopaki, wiecie co? Ja mam wrażenie, że ktoś ciągle za nami idzie. Mam takie wrażenie. Możemy zasypać przejście. Nie, stary, lepiej nie. Możemy sobie jeszcze krzywdę zrobić, ale naprawdę odczuwam takie wrażenie, jakby ktoś za nami szedł. Miejcie broń w gotowości. To jest po prostu chore. Armagedon po prostu. Dobra, pod ścianę. Dobra, nic nie ma. No i mamy prostą drogę do Exville. No i co teraz? No nie ma wyjścia. Słuchajcie, jeżeli coś, to wy będziecie wybijać powoli potwory, ja z nim stoczę walkę jak coś. Jeżeli zginę, no to trudno. Dobra. Stop, mam pytanie. Bo on ma moce, tak? No, ma moce teleportacji, wróć. On ma tak, że złoto jest mocniejsze w Netherze, czy jakoś tak słyszałem. I potrafi zmieniać głos. Kopią? No tak, i potrafię jeszcze zmieniać głos. Ty nie masz mocy. Ja pierdzielę, bo ja jestem normalny. Co to jest? Nie zagłębiaj się w tym. Nie, ja tego nie rozumiem. A zresztą nie jest czas i miejsce na to. Ruszajmy. Cholera, tutaj najczęściej ludzie zmieniają się w potwory, nawet bez tego dziwnego. Jeżeli pewnie go zniszczymy, główne źródło, to wszystko wróci do normy. A co jest główne źródło? On. Jego serce. On sam. A może... Czyli pewnie jeżeli... On rozstrzela go z widy. Co? To jest takim źródłem, czy to ten posąg? Tutaj były dwa czołgi? Czy jeden? Nie, jeden. Jakiś stopnika dwa zrobił. Czyli kolejnego to budował. Czyli, że nawet jakbyście się zmienili w potwory, to... Ale ślady opon. Pod ścianę. Te czołgi tu jechały. Ja za pod ścianę. Dobra, co mówisz? O co chodzi z tymi potworami? Że jeżeli nawet by się ktoś z was zmienił w potwora, to jeżeli go pokonam, choć to są małe szanse na to, to wtedy wszystko wróci do normy. I nikt nic nie będzie pamiętać. Ej, czasami powinniśmy ciebie apokalipsy zombie, bo skoro większość ciał chowane jest zamknięte, no to w takim razie tych potworów, nie? Jak nie, byłyby takie z pełno dziur z tymi zombiakami nawet 50 czasem, to przecież to jak to by miało wyglądać, że wszystko będzie tutaj rozpieprzone? No, sam tego nie wiem. Dobra, trzeba wejść jakoś do zamku. Pozdrawiam tych, co będą sobie radzili z przypomnieniem. Dobra. Złych warunków nie ma, tylko by trzeba wszystkie liany wykosić, odbudować budynek. No
Znaczy nie wiem, jak wszystko śmierdzi, to nie znam w ogóle. Drzwi otwarte. Podejrzane. Co jest? Kurwa, jakaś zjawa. Dobra, chłopaki. Dobrze się czujesz? Nie. Nie widzieliście tego, ona tu idzie, dobra. Ja idźcie szybko, ja ją powstrzymam. Stary, nie. Otwieraj! Cholera, zamknął drzwi! Mieszko, nie rób tego, nie! Może nie. O jasny hołd. Trzymaj się z daleka od tronu. Mieszko jest posrany. A jest taki oddzielny lek na to za zarażenie? Nie ma. On tylko to może zrobić, ale wiecie, kim on jest. O, wiejcie stąd! O, no i co? Spotkanie po latach. Nie dotykajcie go! Trzymajcie się od niego z daleka. No i co teraz, co? Żelek, ogarnij się. Nie! Zostaw ich! Chłopaki, stańcie za mną. Teraz mnie to w zielony ogień. Deklu! Twoi przyjaciele zginą, ty ich tu zaprowadziłeś. Nie. To wszystko jest twoja wina. Nie! Chłopaki! Chłopaki, nie! Trzymać go! Wcale nie. O, moja głowa. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie. Moja głowa. Co się dzieje? Nie. O, moja głowa. Ała. Chłopaki, uciekajcie. Ała. Ała. Nie. Kaktus, nie. Nie. Moja głowa! Ała!